Dzień dobry, Kociakwik. Piwny głos w waszych domach. Jak co edycję spytaliśmy debiutujące browary o to, kim są i co ich wyróżnia. Kim są i dokąd zmierzają. Zobaczcie. Dzień dobry, jesteśmy z browar Mikołajki, jesteśmy browarem ze Mikołajek, z Mazur, a w zasadzie ze Starych Sadów, tak już bardzo konkretnie. Otworzyliśmy się rok temu w marcu, obok mnie stoi nasz główny piwowar, mój brat Michał. Jesteśmy pierwszy raz na warszawskim festiwalu piwa. Jest to bardzo miło, a to co chcemy robić i robimy, to głównie klasyka, czyli wszelkiego rodzaju lagery, bo Michał pobierał nauki w Czechach między innymi, także tym się chcemy specjalizować i tym się chcemy wyróżnić. Cześć, jesteśmy Moonlark, browar rzemieślniczy, zelcerownia i miodosypnia z południa Polski, z Poręby koło Zawiercia. Prezentujemy na warszawskim festiwalu piwa, piwa głównie nowofalowe, mocno chmielone, ale również premierę, dwa hard zelcery w formie dietetycznej, czyli niskokaloryczne napoje owocowe na bazie piwa z różnymi dodatkami. Przyjdźcie, spróbujcie. Browar Piwax jest moją autorską inicjatywą. Browar powstał na początku marca tego roku, czyli mamy w sumie 6,5 miesiąca w tym momencie. I generalnie rzecz biorąc, staramy się ważyć piwa, można powiedzieć, klasyczne, bo na debiucie mieliśmy Altbiera, mieliśmy Retro IP, czyli taką, można powiedzieć, klasyczną IP z lekką nutą karmelową, bardziej taką słodową, co w tym momencie na rynku raczej nie jest standardem. Ale z drugiej strony mieliśmy też na premierę Gozę z pretzelkami, które było takim piwem mocno, mocno eksperymentalnym. No i co? Włożyliśmy teraz na WFP trzy kolejne premiery. Jest to West Coast IPA. Kontynuujemy temat z pretzelkami, bo jest kolejny sour z pretzelkami, ale jeszcze z dodatkiem brzoskwin i moreli. Oraz klasyczny Fez, Foreign Extra Stout, bez dodatków, bez niczego, 16 plato, po bożemu można powiedzieć. No i w ogóle tak jak widzicie, cały nasz design gdzieś tam opiera się dosyć mocno na retro, bo mam tą przyjemność bycia jedyną osobą decyzyjną w browarze, więc generalnie robię to, co po prostu czuję, a w retro czuję się bardzo dobrze. Ja się nazywam Kamil Gwara, jestem osobą, która tutaj działa od półtorej roku w browarze Stara Szkoła. Co nas wyróżnia, to na pewno piwa z dodatkami ziół. 95% naszych produktów, które tutaj mamy, to piwa rzeczywiście z ziołami wolnorosnącymi na terenie Polski w większości, ale też właściciel naszego browaru importuje, eksportuje piwa, eksportuje zioła oczywiście z całego świata, więc tak naprawdę mamy bardzo duże spektrum, bardzo duże zaplecze ziołowe, więc to jest ta nasza, można powiedzieć, specjalizacja. Tak. Browar Szarabanda, browar kontraktowy z Warszawy. Głównie piwa nowofalowe, ale też jest klasyka, klasyka podkręcona, mocniej pochmielony pils między innymi. Nie ma w piwach, nie są piwa słodkie, zero laktozy, sour nie, bez laktozy, kwaśny. Co jeszcze? Jedno piwo dzikie, specjalne, jest to Flanders, fermentowany rok i 7 miesięcy. Co jeszcze? Browar słynie głównie tak. Klienci nas określili głównie słynący z IPek. Od niedawna dopiero się pojawiło pierwsze piwo nie IPA, jest to Foreign Extra Stout z wanilią.
nie aromatami, z wanilią prawdziwą, macerowaną w Deku Danielsie. Browar działam od równo roku. Wystartował w zeszłym roku w październiku z dwuletnim poślizgiem ze względu na pandemię. A piwem zajmuję się od 2015 roku jako piwowar domowy. Trochę nagród się zebrało, nawet ostatnio drugie miejsce w Mistrzostwach Polski piwowar domowych za Flandersa, ale nie tego. Browar Gryfus, piwowarzy byli już piwowi domowi, teraz w części zawodowi ze Szczecina. Różnimy się właśnie tą regionalnością, akcentujemy bardzo do naszego miasta, do naszych takich symboli miejskich. Natomiast jeśli chodzi o same piwa, staramy się tak balansować pomiędzy tym, co będzie bardzo dobre dla biergiku, a będzie wspaniałe dla ludzi, którzy dopiero wchodzą w świat craftu, bo nie ukrywam, naszą misją jest ludzi też szkolić tym wszystkim. 10 kranów od klasycznych IP poprzez wajzeny z owocami, również leżakowane w beczkach piwa. Myślę, że jak na debiutanta daliśmy radę i fajne rzeczy żeśmy przywieźli. Więc to tyle, jeśli chodzi o debiutantów. Jeszcze macie szansę ich zobaczyć, jeżeli oglądacie ten filmik w miarę świeżo, bo jak oglądacie miesiąc później, to nie. Więc wpadajcie na WFP, na debiutantów i nie tylko. A my się widzimy. Za czas jakiś. Albo na festiwalu. To też za czas jakiś.